Partnerem programu jest Cocktail Bar Max, mieszczący się przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu. Sponsorem programu jest firma Sare, technologiczna spółka odnosząca sukcesy na rynku marketingu online od ponad 10 lat. Dzień dobry, Damian Filipowski, jesteśmy w ogrodzie Cocktail Bar Max przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu. Dzisiaj w kolejnym wydaniu programu Dziękuję, nie słodzę. Moim i Państwa gościem będzie dyrektor maratonu wrocławskiego, pan Wojciech Gęstwa. Na początek, po rekordowym czerwcowym półmaratonie, jakie nastroje panują przed 34. już Wrocław Maraton? Cieszymy się, iż półmaraton odniósł sukces. Wszyscy, cała ekipa wrocławskiego maratonu tak naprawdę musiała odpocząć, a więc wróciliśmy już do pracy po urlopach i no teraz tak naprawdę ostatni miesiąc przed nowym 34. PKO Wrocław Maratonem, tak naprawdę wszyscy jesteśmy na pełnych obrotach i przygotowujemy się do zwieńczenia naszych dzieł w 2016 roku, czy do wrocławskiego maratonu. Przy każdej edycji, czy to półmaratonu, czy maratonu, jak bumerang powraca temat korków, utrudnień, zamkniętych ulic, blokad. Jak w tym roku jesteście do tego przygotowani? Każde duże miasto, tak naprawdę każde duże miasto na świecie ma maraton. Zawsze musiało się zmierzyć z tym, czy maraton nie weźmie i nie zakłóci funkcjonowania normalnego miasta. My we Wrocławiu, tak jak każde miasto, mamy obiektywne problemy. Jesteśmy w dużym mieście, w mieście, gdzie jest duża liczba osób, które z jednej strony mieszkają w nim, ale z drugiej strony także odwiedzają, czyli przyjeżdżają tranzytem. Natomiast maraton nie istnieje bez miast, więc wszystkie miasta, tak naprawdę, czy Nowy Jork, czy Paryż, czy Barcelona, także Wrocław, no musi się zmierzyć z logistycznymi problemami związanymi z tym, jak ma funkcjonować miasto wtedy, kiedy przez praktycznie całe miasto biegną biegacze. My jesteśmy przygotowani, bo tak naprawdę wszystkie postępowania, wszystkie nasze wysiłki zmierzają ku temu, ażeby to Wrocław był dumny ze swojego maratonu, ażeby nie tylko biegacze, ale wszyscy także mieszkańcy uczestniczyli w nim. A więc wszystkie nasze działania, takie jak informowanie wszystkich, zarówno tych, którzy przybywają do nas na przykład w hotelach o tym, że mogą być pewnego rodzaju utrudnienia, wszystkich ludzi, którzy mieszkają przy trasie maratonu. Z jednej strony informujemy o tym, że w danych godzinach, w danym dniu mogą wystąpić pewne zakłócenia, ale z drugiej strony zapraszamy i staramy się ich zachęcić, żeby przyszli, podopingowali tak naprawdę wszystkim tym bohaterom, którzy właśnie we Wrocławiu chcą się zmierzyć z własnymi słabościami, no i chcą się zmierzyć z trasą wrocławskiego maratonu. A jak od tej strony technicznej wygląda planowanie trasy? Tak naprawdę najważniejsze na początku to jest wymyślenie trasy. Trasa w takim mieście jak Wrocław nie jest poprowadzenie na pętli 42-kilometrowej przeszło, nie jest rzeczą łatwą. Dlaczego? Dlatego, iż żeby trasa była dobra pod względem sportowym, musi być płaska. Czyli musi wyeliminować tak naprawdę wszelkiego rodzaju podbiegi, bo to wszystko obierze i powoduje przede wszystkim w drugiej części dystansu dodatkowe straty, jeżeli chodzi o czas. Więc musi być płaska, musi być bezpieczna, a z drugiej strony musi być w taki sposób poprowadzona, ażeby do końca nie sparaliżować całego miasta. Jeżeli chodzi o Wrocław, my planujemy tak naprawdę trasę przyszłorocznych maratonów z jednorocznym wyprzedzeniem. Aby trasę, która w tym roku we wrześniu wrocławscy biegacze oraz wszyscy, którzy przyjadą do nas pobiegać, tak naprawdę już wymyśliliśmy rok wcześniej. A więc rok pracujemy nad wyznaczeniem trasy, później bierzemy i opiniujemy ją zarówno w mieście, w urzędzie miejskim, jeżeli chodzi o kwestie logistyki, całej inżynierii miejskiej, a następnie bierzemy i konsultujemy to z wszystkimi służbami, które pomagają nam w zabezpieczeniu, a więc ze Strażą Miejską, z Policją, z działaniami ochrony oraz naszymi wolontariuszami i naszą całą komórką wrocławskiego maratonu, która razem bierze i wydaje stosowne dopuszczenia, żebyśmy tą trasę mogli wykorzystać do tego, żeby mogli tam bezpiecznie przebiec nasi zawodnicy. A ile osób pracuje przy takiej imprezie jak maraton? Żeby pobiec we Wrocławiu, jak w tym roku myślimy o dla 5-6 tysięcy zawodników,
pracuje tak naprawdę 1000 osób. To jest 1000 osób, które pracują w tym konkretnym dniu. Czyli jest to tak naprawdę cały komitet organizacyjny, wszystkie służby zabezpieczenia plus wolontariusze. Największą liczbą ludzi, którzy pracują, są wolontariusze, bo jest ich przeszło 700 osób, które na trasie, czy na punktach dopingowych, czy na punktach właśnie odświeżania, punktach odżywczych biorą i podają zawodnikom i organizują tak naprawdę całą tą trasę. Przeszło 1000 osób pracuje na sukces takiego biegu. Mówi Pan o rekordowym półmaratonie, który kolejny rok z rzędu zanotował rekord frekwencji. Czy w takim razie nie jest on pewnego rodzaju konkurencją wewnętrzną dla maratonu? Nie, on jest tak naprawdę uzupełnieniem maratonu. Dlaczego? Sam dystans maratonu i ogólnie liczba maratończyków na świecie maleje. To ciekawe, ale ludzie tak naprawdę po przebiegnięciu jednego maratonu zaczynają najczęściej nudzić się tym dystansem i zaczynają szukać nowych wyzwań, a więc idą w stronę triatlonu, w stronę biegów ultra, czyli jeszcze dłuższy, w stronę biegów górskich. I na całym świecie tak naprawdę ludzie już coraz mniej biegają maratonu. Półmaraton jest uzupełnieniem o tyle maratonu. Dlaczego? Dlatego, że każdy, który zaczyna biegać, na początku nie jest w stanie ocenić swojej siły, czy jest w stanie przebiec morderczy dystans, jakim jest 42 km, 195 metrów. A więc półmaraton jest jakby odpowiedzią na to, czy on jest w stanie przebiec maraton. Jest o wiele bardziej popularny, dlatego że każda osoba tak naprawdę, która regularnie, powiedzmy, przebiega 10-15 km, jest w stanie przebiec półmaraton. Na całym świecie tak się dzieje, że na początku były maratony, a dopiero później powstawały półmaratony. Półmaratony jako pokazanie etapu przygotowań do tego, czy dany zawodnik, czy dany amator, czy nawet zawodowiec jest w stanie przebiec właśnie na podobnej trasie, w podobnym mieście maratonu. Także to jest u nas. Czy w takim razie ten półmaraton w dłuższej perspektywie czasu może wyprzeć maraton? Poprzez to, że chociażby ktoś nie będzie chciał przebiec tak długiego dystansu. Tak, oczywiście, to widzimy. Dlatego... Czy to jest dla Was jakieś zagrożenie pod kątem planowania przyszłych wydarzeń? Znaczy, powiem tak, dla nas, jako dla Młodzieżowego Centrum Sportu, które jest organizatorem, zarówno półmaratonu, jak maratonu nie. Natomiast jeżeli Pan pyta ogólnie, czy półmaratony tak naprawdę nie zdominują maratonów, to powiem, że w Europie i na świecie na pewno tak będzie. Dlatego, że dystans półmaratonu jest o wiele krótszy, czy nie wymaga tak długiego zaangażowania, praktycznie całorocznego, żeby wziąć, żeby przygotować się choćby do przebiegnięcia tylko maratonu, które powoduje to, że każdy, kto biega, mówię, na siłowni, kto bierze i biega w parku dla towarzystwa 5, 10, regularnie 15 km, jest w stanie przebiec półmaraton. Natomiast każdy, kto biega te 15 nawet kilometrów, nie jest w stanie przebiec w sposób według mnie odpowiedzialny maratonu, czyli całego królewskiego dystansu. Więc półmaratony z jednej strony faktycznie zabierają trochę maratonom tej frekwencji, ale one same w sobie stały się jakby tym biegiem, który dla niektórych jest tak naprawdę tym docelowym startem. Czy istnieje taka rywalizacja, a może jakaś współpraca z innymi miastami w Polsce czy za granicą? Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o Polskę, ta rywalizacja jest bardzo, ale to bardzo mocna. Prym tych wszystkich rywalizacji tak naprawdę wiodą duże miasta. A więc jest to Warszawa, jest to Poznań, jest Wrocław i jest Kraków. To są cztery największe imprezy, zarówno jeżeli chodzi o półmaratony, jak i maratony w Polsce. A jak w tej rywalizacji wypada Wrocław? W tamtym roku po raz pierwszy byliśmy na pudle na wszystkich dystansach, czy na półmaratonie i maratonie, dlatego że byliśmy, jeżeli chodzi o trzeci największy półmaraton pod względem frekwencji w Polsce i jeżeli chodzi o maraton także. Natomiast jesteśmy jedynym dużym miastem, który zanotował zarówno w półmaratonie, jak i w maratonie wzwyżkę, jeżeli chodzi o frekwencję. Wszędzie w Polsce, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, i w Krakowie, jest tendencja, jeżeli chodzi o frekwencję, zniżkowa. Czyli tak naprawdę liczba zawodników, którzy wystartują w danym biegu w tamtych miastach, jest malejąca. Natomiast we Wrocławiu, jeżeli chodzi o półmaraton, to aż 40% wzrost, a jeżeli chodzi o maraton, 20%. To tak naprawdę jest element nie tylko na skalę polską naszą, ale także europejską, z czego się bardzo cieszymy. I to też pokazuje nam, że to, co robimy, czyli to, co staramy się jako Młodzieżowe Centrum Sportu tu we Wrocławiu pokazać wszystkim, którzy do nas przyjeżdżają, ma sens i które powoduje, że przyjeżdżają nie dość, że zawodnicy, którzy już biegli we Wrocławiu, ale biorą ze sobą często ludzi, którzy jeszcze pierwszy raz chcą pobiec właśnie w ciekawych miejscach i właśnie wybierają Wrocław jako to miejsce, gdzie chcą przebiec swój pierwszy półmaraton czy maraton. Czy w takim razie inne miasta zgłaszają się do Was z prośbą o podpowiedź, jak organizować taki bieg jak półmaraton czy maraton? Tak, jeżeli chodzi o organizację maratonów, to tak naprawdę Wrocław był jednym z trzech pierwszych, najstarszych biegów w Polsce, bo mamy maraton w Dębnie, mamy maraton w Warszawie i właśnie maraton wrocławski. To mój wielki poprzednik, pan Marek Danielak, tak naprawdę
który wymyślił wrocławski maraton, pomagał bardzo wielu organizatorom w organizacji następnych dużych maratonów. Tak naprawdę był przy narodzinach poznańskiego maratonu. Ja się cieszę, iż mój przyjaciel, który jest dyrektorem białostockiego półmaratonu, poprosił mnie, żebyśmy my pomogli. Więc pomogliśmy także Białemu Stokowi w organizacji półmaratonu oraz innych imprez. Mamy wielu przyjaciół w Warszawie, mamy wielu przyjaciół w Krakowie, z którymi chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami, ale ta rywalizacja jest. Oczywiście są różnego rodzaju problemy, dlatego że my jako miasto Wrocław organizujemy przede wszystkim jako miasto maraton, a więc nie traktujemy tego czysto komercyjnie. Natomiast takie maratony jak Orlen Maraton czy Maraton Warszawski jest tak naprawdę organizowany przez prywatne przedsiębiorstwa, które biorą i organizują, czy to fundacje, które głównie traktują maraton jako źródło swojego utrzymania, czyli tak naprawdę komercyjnie. I tutaj no, są różne płaszczyzny, na których my jako maratony, byśmy powiedzieli, te niekomercyjne mamy łatwiej, ale też mamy czasami trudniej, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, jeżeli chodzi o kwestie dotarcia tak naprawdę z marketingiem oraz innymi dodatkowymi działaniami, które mają na celu akurat no, przyprowadzić jak największą liczbę zawodników do nas. Natomiast faktycznie ta rywalizacja jest. Ta rywalizacja jest fair. Tak się wszyscy lubimy, spotykamy się, jeździmy, biegamy na swoich imprezach. To tu u nas we Wrocławiu udało mi się zaprosić wszystkich dyrektorów największych maratonów i półmaratonów z Polski, ażeby właśnie we Wrocławiu pobiegli w takich nieformalnych mistrzostwach Polski organizatorów. Więc cieszymy się bardzo, że to właśnie we Wrocławiu biegają, bo ja jako aktywny maratończyk na swoim maratonie, na półmaratonie ze względu na piastowaną funkcję i na wielość zadań, no nie mogę pobiec, więc biegam czy to w Poznaniu, czy w Warszawie, czy także w innych miastach, czy w Paryżu, w Amsterdamie, w Koszycach, w Pradze. Natomiast no, chciałbym, żeby wszyscy organizatorzy właśnie tu we Wrocławiu poczuli się dobrze, żebyśmy się spotykali, wymieniali poglądami, no i razem biegali tutaj właśnie we Wrocławiu. Czy pan jako dyrektor maratonu i też aktywny biegacz, tak jak pan sam powiedział, startując w innych miastach, stara się pan podpatrywać inne ciekawe rozwiązania i później wprowadzać je we Wrocławiu? Podglądamy tak naprawdę wszystko. Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie. Więc patrzymy, jeżeli chodzi o kwestie weryfikowania naszych zabezpieczeń. To zawsze jest warte podglądania u kogoś innego. To chyba w szczególności po pierwszym półmaratonie. Po pierwszym półmaratonie tak, tylko że patrząc na to, my wiemy, co wcześniejsza ekipa, która organizowała nocny półmaraton, gdzie popełniła błąd. My to wiemy. Natomiast co roku są nowe zagrożenia, które biorą i determinują nasze działania. Co roku jest zwiększona liczba uczestników. To także powoduje, że nasze siły, które musimy przeznaczyć przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa zawodników, są zdecydowanie większe. Natomiast co podglądamy? Tak naprawdę jest z ostatnich 2 lat przykład. Zarówno na paryskim maratonie, jak i na warszawskim, na każdym numerze startowym, bo każdy wie, że numer startowy zawodnika, akurat we Wrocławiu, jest to tak naprawdę imię i nazwisko, numer startowy, no i z tyłu jest chip, który bierze i który tak naprawdę pomaga w pomiarze czasu danego zawodnika. Natomiast na tych wspomnianych wcześniej maratonach, czy to właśnie w Paryżu, czy w Warszawie, na odwrocie tego numeru startowego są podstawowe informacje dotyczące zawodnika, jeżeli chodzi o jego zdrowie, czyli to, czy zażywa jakieś leki, jaką ma grupę krwi. To pomaga ewentualnie przy udzielaniu pomocy danemu zawodnikowi, czy to w szpitalu, czy nawet przez lekarza w trakcie biegu, na tym, ażeby wziąć w jakikolwiek sposób się skomunikować z nim i wiedzieć, w jaki sposób zainteresować się i zaopiekować się danym zawodnikiem. To już jest wprowadzone u nas? Tak, to jest wprowadzone od tamtego roku we Wrocławiu i możemy... Był taki przypadek, że trzeba było z tego skorzystać? Bardzo często się z tego korzysta, dlatego że, proszę Państwa, pobiegnięcie maratonu to jest niesamowity wysiłek. Dla takiego zobrazowania mogę powiedzieć, że po 30 kilometrze tak naprawdę zawodnik, biegnąc, jego organizm wyciąga tak naprawdę z mięśni potrzebne cukry. To można powiedzieć, że w jakiś sposób kanibalizuje siebie. Już nie mówiąc o masakrycznym zmęczeniu, jaki jest. I czasami, proszę mi wierzyć, na mecie widzimy ludzi, którzy omdlewają, nie są w stanie powiedzieć, jak się nazywają. Tak samo na trasie. Są różnego rodzaju przypadłości, które powodują, że zawodnik nie wie, w jaki sposób się znajduje. Czy to odwodnienie, czy udary słoneczne, czy tak naprawdę zmęczenie, czy zawały serca, na przykład, które się bardzo często zdarzają na praktycznie każdym maratonie, powoduje, że nie zawsze jesteśmy w stanie w sposób świadomy odpowiedzieć, jak się nazywamy, jaką mamy grupę krwi, czy przyjmujemy jakiekolwiek leki i kogo ewentualnie powiadomić w czasie, gdy będziemy na przykład hospitalizowani po takim biegu. Mamy we Wrocławiu piłkarski Śląsk Wrocław, siatkarski Impel, no i mamy półmaraton i maraton. Która z tych dyscyplin sportowych
a w szczególności wydarzeń wokół nich organizowanych, daje Wrocławiowi najbardziej wymierną korzyść wizerunkową. Połączenie wizerunkowe nawet obecnie z czysto komercyjną sprawą, to jest półmaraton. Ja uważam, że to jest impreza, która w tym roku zgromadziła we Wrocławiu 10 tysięcy aktywnych zawodników. Proszę pamiętać, że we Wrocławiu nie ma takiej imprezy sportowej, która pozwala, że nagle w tym samym momencie 10 tysięcy ludzi uprawia sport. Nie ma takiego. Mamy na przykład... Ludzie tyle też ogląda, prawda? Ogląda, ale popatrzymy na to, jak na stadionie Śląsk, jak popatrzymy, to tyle ludzi ogląda Śląsk, Wrocław na przykład, ale nie biega. Ostatnio nie zawsze. Okej, to wierzymy w to, że będzie to 20-30 tysięcy, tak jak Wojtek Błoński sobie tego życzy i my wszyscy wspólnie, ja także jako kibic wrocławski, życząc jak najlepiej Śląskowi, życzymy, żeby ten stadion był cały pełen. Ale patrząc na to, 10 tysięcy ludzi biega. Ten półmaraton w tym roku był w stanie przyjąć 15 tysięcy zawodników. Proszę popatrzeć, tych 15 tysięcy zawodników plus ich rodziny, bo średnio to się liczy tak, że na jednego zawodnika przypada co najmniej jedna osoba, która mu kibicuje, która z nim razem przyjeżdża do danego miasta. A więc mamy 30 tysięcy ludzi z soboty na niedzielę, którzy muszą jeść, którzy muszą mieszkać w hotelach, którzy muszą kupować pamiątki, którzy muszą się przemieszczać, zwiedzać przy okazji miasto, wydawać pieniądze. Więc jak patrząc na potencjał, z mojego punktu widzenia, półmaraton jest największą imprezą sportową w mieście Wrocławiu. Jeszcze na koniec. Niedziela, 11 września, 34 PKO Wrocław Maraton. Czym możemy zachęcić mieszkańców Wrocławia do przyjścia na Stadion Olimpijski oraz na trasę biegu? Pytam oczywiście o te osoby, które już nie mogą wystartować, bo raczej się nie zdążą przygotować. Przygotować już nie zdążą na pewno, ale na pewno zdążą się przygotować do tego, żeby przebiec choćby 2 km. Zawsze i tradycją we Wrocławiu jest to, że przy okazji biegu maratońskiego chcemy wszystkich zachęcić, zarówno tych dużych, seniorów, starszych, ale młodszych, ażeby tak naprawdę z całą rodziną przyszli na Stadion Olimpijski i pobiegli w biegu dodatkowym, w biegu towarzyszącym, jakim do tej pory nazywało się ten bieg Mila Olimpijska. Teraz jest to bieg rodzinny na dystansie około 2000 metrów. Jest to bieg dla zabawy, bieg bez miejsc. Każdy, kto przyjdzie, dostanie koszulkę. Jeżeli się zapisze, dostanie numer startowy i mamy nadzieję, że to będzie ten pierwszy krok, ażeby się zakochać w bieganiu, ażeby później, jak te małe dzieci dorosną i będą chciały właśnie zrobić coś, żeby pokazać, że się jest sprawnym, a żeby tak naprawdę wziąć i kontynuować swoją, mam nadzieję, sportową jakąś karierę, żeby przebiec maraton. Więc wszystkich zachęcamy, żeby przyszli do nas i pobiegli, ale to także jest mnóstwo różnych imprez towarzyszących na samej trasie, czyli mamy konkurs na doping, bo doping, jeżeli chodzi o maraton, jest niezmiernie ważny. Przez 42 km biegniemy praktycznie ze swoimi myślami, nie zawsze pozytywnymi, które są w danym momencie, czyli my biegacze przechodzimy różnego rodzaju kryzysy, bierzemy i potrzebujemy dodatkowych bodźców zewnętrznych, które powodują, że nie będziemy myśleli o tym, że nas coś boli, o tym, że jesteśmy zmęczeni, a jeszcze do mety 10, 15, może i 20 km. A więc mamy konkurs na doping, a więc będziemy wszystkich zachęcać, żeby na trasie całego wrocławskiego maratonu była jak największa liczba wrocławian, a żeby dopingowali tych bohaterów, którzy właśnie we Wrocławiu chcą pobić ten maraton, właśnie we Wrocławiu pod oknami ich domów chcą tak naprawdę zmierzyć się z tym królewskim dystansem. Będziemy wszystkich zachęcać także, żeby na Stadion Olimpijski przyszli i zobaczyli, jakie dyscypliny w następnym roku będziemy mogli gościć przy World Games. Mamy miasteczko World Games, mamy miasteczko lekkoatletyczne, gdzie razem z Polskim Związkiem Lekkoatletyki będziemy wszystkich zachęcać, żeby mogli nie tylko grać w piłkę nożną, czy w koszykówkę, czy siatkówkę, ale że może te najmłodsze talenty chciałyby we Wrocławiu trenować biegi, czy to krótkie, czy biegi średnie, żeby tak naprawdę wychować nową rzeszę i nowe pokolenie sportowców. Bieganie jest tak naprawdę podstawą we wszystkich sportach. Jeżeli popatrzymy na czy to wszystkie sporty zespołowe, czy sporty nawet wytrzymałościowe, to one zawsze gdzieś w swoich przygotowaniach mają bieganie. Bieganie nam zawsze zostanie. To, co bieganie nam da, jeżeli chodzi o nasz rozwój fizyczny, zawsze u nas zostanie. Niekoniecznie musimy nim zostać. Natomiast my zachęcamy, żeby wszyscy tak naprawdę mogli przy okazji maratonu zobaczyć, że bieganie jest fajne na każdych dystansach i dodatkowo naprawdę oddali cześć tym wszystkim, którzy będą chcieli zmierzyć się z tym królewskim dystansem, czyli dystansem maratonu i przebiec go właśnie tutaj we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Wojciech Gęstwa, dyrektor wrocławskiego maratonu. Dziękuję bardzo. Partnerem programu jest Cocktail Bar Max, mieszczący się przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu.
Sponsorem programu jest firma Sare, technologiczna spółka odnosząca sukcesy na rynku marketingu online od ponad 10 lat.